gęby. Idźcie w pokoju. Dzień dobry Państwu. Po drobnych kłopotach technicznych rozpoczynamy oficjalną część naszej dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa o powstanie do hymnu. Serdecznie Państwa witamy na dzisiejszej naszej uroczystości na dożynkach powiatowo-gminnych w Piątkowisku. Witamy wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego i gminy Pabianice, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Witamy szczególnie ciepło gości honorowych zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Chciałem powitać dziekana dekanatu pabianickiego, księdza Ryszarda Stanka. Witamy również proboszcza parafii Chrystusa Króla w Pabianicach, księdza Sławomira Ciebiady. Witamy księdza Janusza Banachowskiego, proboszcza parafii świętego Marcina w Górce Pabianickiej. Szanowni Państwo, przechodzimy do części obrzędowej dzisiejszego spotkania. Zapraszamy na scenę najlepszych prowadzących imprezy plenerowe w gminie Pabianice, czyli Aleksandrę Plutę i Wojciecha Plutę oraz zespół Bychlewianka. Szczęściuchnych i pozdrowią od oficjelów, od zespołu, no i od siebie też. Przyszliśmy wam tu, chciałbym się powiedzieć, pośpiewać, potańcować, ale na wszystko przyjdzie czas, to też tak będzie. A na razie, ponieważ to część oficjalna, no to chcieliśmy tu na scenę zaprosić tych, dzięki którym to wszystko się dzieje, czyli starostę Pabianickiego, wójta gminy Pabianice, starostów dożynek wraz z asystą. A zanim oni się tu pojawią, to Kasinka mu tu powie, co tu, kto i kim jest. Starościną tegorocznych dożynek jest pani Joanna Ambroziak. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo w Żytowicach o powierzchni 50 hektarów, nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Starostą dzisiejszych dożynek jest Wiesław Grelus, który wraz z żoną Zdzisławą i synem Tomaszem
prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 15 hektarów nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Asysta starostów, pani Katarzyna Kluska, wspólnie z mężem Zbigniewem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 hektarów nastawione na uprawę warzyw gruntowych i przetwórstwa w Porszewicach. Grzegorz Antoniewski, ojciec trojga dzieci, Martynki, Adriana i Antosia, wspólnie z żoną Agnieszką prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 100 hektarów, położone we wsi Świątniki, nastawione na produkcję roślinną z przewagą upraw zbóż i rzepaku. Tu idzie tak, ty wymienili, że to ojciec Antosia i tak dalej. Ja się zastanowią, przy 100 hektarach? No ale dobra, to tak na boczku. Mianowicie, żniwa były jakie były, a chleb widzę normalny. No i tak, ponieważ jako pierwszy pewnie pan starosta zostanie obdarowany, no bo tak to wypada. Panie starosto powiatu pabianickiego, panie wójcie gminy Pabianice, my jako starostowie tegorocznych dożynek przekazujemy na ręce panów dorodny bochen chleba wypieczony z ziaren zbóż zebranych tego roku. Dzielcie go sprawiedliwie, by tego chleba nikomu nie zabrakło. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za ten piękny, wypieczony z tegorocznych zbiorów chleb. Za ten dar ziemi, za ten plon, drodzy rolnicy, waszej ciężkiej, wytężonej pracy. I życzymy, aby do następnych dożynek nikomu tego chleba nie zabrakło. Czcigodni księża, szanowni państwo, drodzy rolnicy, zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj w gościnnej gminie Pabianice, w tym wyjątkowym nie tylko dla powiatowego rolnictwa, ale dla naszego całego powiatu dniu. Ten dzień to dożynki. To jedno z najpiękniejszych i najstarszych świąt w rolniczej tradycji. To święto rolniczego trudu, święto plonów, ale to także święto wieńczące czas żniw i czas zbiorów. Zbiorów okupionych ciężką, wytężoną pracę. Znam ją. Przez wiele lat jeździłem do gminy Dobroń, do wsi Morgi i brałem udział w żniwach. I widziałem, ile rolniczego potu musiało wsiąknąć w ziemię, aby wydała obfity plon i aby na naszych stołach nie zabrakło chleba. Bo nasi rolnicy to ludzie niezwykle pracowici. Ale to również ludzie dumni, przywiązani do swojej ziemi, do swojej ojczyzny. Nigdy nie żałowali dla niej trudu ani zdrowia. Ja chcę w imieniu władz powiatu pabianickiego, ale myślę, że i wszystkich mieszkańców, drodzy rolnicy, bardzo serdecznie wam za to wszystko, co robicie dla nas, podziękować i wyrazić słowa największego uznania i szacunku. Chcę życzyć, aby zawsze panował dobry czas dla rolnictwa i zawsze były obfite plony. Abyście korzystali z dobrodziejstw obecnych czasów, jak chociażby dobrodziejstw z naszej przynależności do Unii Europejskiej. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, dużo satysfakcji i zadowolenia z tego, co robicie. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom dzisiejszej uroczystości na czele z panem wójtą Henrykiem Gajdą. Chcę życzyć, aby to dzisiejsze święto było naszą wspólną radością, mile spędzonego czasu, niezapomnianych wrażeń, dobrej zabawy. Szczęść Boże rolnikom, szczęść Boże polskiej wsi. Dziękuję. Drodzy rolnicy, gospodarze tej ziemi powiatu pabianickiego,
Dostojni goście, czcigodni księża, szanowni państwo. Serdecznie witam wszystkich zebranych na powiatowo-gminnych dożynkach w Piątkowisku. Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi. Dla każdego rolnika to jeden z najważniejszych dni w roku, gdyż oznacza zakończenie ciężkiej pracy, radość z jego efektów i odpoczynek. W misternie wykonanych wieńcach wpleciona jest wdzięczność za pomyślne zbiory oraz przywiązanie mieszkańców do tradycji ziemi, która daje życie. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały się, ale ich znaczenie pozostaje takie samo. Codzienny chleb trafia na nasze stoły dzięki waszym staraniom. Dlatego chcę im podziękować, rolnikom, osobiście i zapewnić, że są docenieni, że ich walka z żywiołem, dbałość o zdrowie i jakość plonów jest podstawą naszej egzystencji. Nikt i nic nie może zastąpić ich pracy. Każde podziękowanie jest im należne i w pełni zasługują na nasz szacunek. Życzę wam, aby wasza działalność się rozwijała pomyślnie, abyście żyli w dobrobycie, a także życzę dużo zdrowia, pomyślności wam i waszym rodzinom. Ze swej strony mogę tylko wspierać rozwój waszych rodzinnych miejscowości. Dlatego podejmuję ciągłe starania o poprawę jakości dróg, rozbudowę wodociągów, kanalizacji, utrzymanie świetlic wiejskich, strażnic i jednostek SP. Inwestuję w szkolnictwo, działalność społeczną i kulturę. Jest to mój skromny wkład w to, byście mogli w godnym otoczeniu sprawować tą jakże ważną funkcję. Drodzy mieszkańcy gminy, i wam należą się wyrazy wdzięczności za wspólne gospodarowanie. Dzięki waszym inicjatywom zgłaszanym do funduszy sołeckich czy planów inwestycyjnych, ale też dzięki dbałości o odpowiedzialne rozwijanie działalności, czy wreszcie dbałość o domy, ogrody nasze wsi pięknieją z roku na rok. To wielki zaszczyt i przyjemność pracować na rzecz takiej społeczności. Szanowni państwo, kończę kolejny etap w moim życiu. Kończę etap zakończenia pracy zawodowej. Życzę mojemu następcy, żeby miał co najmniej tak owocną współpracę i żebym ją dalej rozwijał. Dziękuję bardzo. Tak, moi drodzy, w ten sposób zostały podzielone plony tegoroczne, czyli chlebek, którym będziemy wszyscy żyć do następnych żniw. A teraz panie z kół gospodyń wiejskich zaczną wręczać wieńce różnym przedstawicielom. Jako pierwsze panie z koła gospodyń wiejskich z Rydzyn. Teraz panie z Bychlewa wręczą. Zapraszamy na scenę pana marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Następnie panie z Woli Zarazyńskiej. W darze niesiemy nasze plony, bo nam rolnikom dbać trzeba, by w Polsce nie brakło chleba, by ziemia plonowała i piękny obwód zwydała, by zboże pięknie się rodziło i dużo ziemniaków było. Te skromne dary z koszyka tego są dziś wyrazem serca każdego. Dziękuję serdecznie za ten kosz. Robi wrażenie, jest piękny, kolorowy. Ma też swoją wagę. Będę z ciekawością zaglądał pod te kwiaty. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, to taki dzień symboliczny, dożynkowy.
czas podsumowania, czas odpoczynku, czas planowania. Dziś dziękujemy Wam za tą ciężką pracę, doceniamy ją. Przez cały rok mogliśmy obserwować Wasze starania, zabiegi, to przypominanie się o potrzebach rolnictwa, o tym ważnym interesie, który tu wszyscy mamy na wsi, na obszarach wiejskich. Myślę, że to szczególna odpowiedzialność samorządu. Na pewno samorządu województwa, bo patrzymy na cały region, patrzymy na mieszkańców i nam wydaje się, planując przyszłość, planując wykorzystanie funduszy unijnych, zaangażowanie budżetu województwa, że ten obszar szczególnego wsparcia to właśnie obszary wiejskie. Miasta, a na pewno duże miasta, przyciągają przedsiębiorców, biznes, tam są uczelnie, służba zdrowia, o ten rozwój tam na pewno jest łatwiej. A pomagać trzeba i adresować wsparcie dla Was na tereny obszarów wiejskich, na wieś. Robimy to. To fundusze unijne, program rozwoju obszarów wiejskich, który właśnie prowadzi samorząd województwa, inwestycje w kanalizację, w wodociągi, w lokalne drogi, w rewitalizację obszarów wiejskich. To granty sołeckie, które uruchomiliśmy jako samorząd województwa. Tu jest ze mną dzisiaj Wiesław Stasiak, radny wojewódzki, właśnie stąd. I wspólnie podejmowaliśmy uchwały o tym, aby uruchamiać te niewielkie pieniądze, ale ożywiające właśnie wieś, dające szansę na współpracę, współdziałanie i na to, aby samorząd lokalny mógł zauważyć i wesprzeć Wasze pomysły. Witamy Was wszystkich i się w pas skłaniamy. Z dożynkowym wieńcem z Woli Zaradzyńskiej przybywamy. Nasze plony ziemi wręczymy włodarzom. Jak je będą dzielić, to czasy pokażą. Ten niewielki wieniec dziś prezentujemy. Ten niewielki wieniec dziś prezentujemy i Panu z parlamentu wręczyć dzisiaj chcę. Otwieraj Pani wrota, szeroko wrota. Idzie do Ciebie wieniec ze szczerego złota. Zaściełaj stoły i ławy, idzie do Ciebie gość niebywały. W tym wieńcu wszystkie plony i słońce, i serca nasze gorące. Nasza szanowna Pani, przyjmij upominek, niech będzie pamiątką z dzisiejszych dożynek. Wszystkim Wam życzymy, żebyście się dobrze bawili. Serdecznie Panią dziękuję w imieniu senatora Maciejuszczaka, no i parlamentarzystów. Także bardzo Panią dziękuję za wręczenie pięknego wieńca. Szanowni Państwo, chciałabym odczytać list od senatora Maciejuszczaka. Szanowni organizatorzy dożynek powiatowo-gminnych w Piątkowisku, szanowni rolnicy, uczestnicy dożynek. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dożynki powiatowo-gminne w Piątkowisku. Bardzo mi przykro, ale z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mogę wziąć osobiście udziału w uroczystości organizowanej przez Państwa. Od dawnych czasów, po ukończeniu prac żniwnych, obchodzono w Polsce radosne święto dożynkowe. Zachował się ten piękny polski zwyczaj, by gromadząc się na dożynkach, podziękować Bogu za tegoroczne zbiory oraz rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Drodzy rolnicy, w tym dniu rolniczego święta przyjmijcie wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba. Dzięki Waszej ciężkiej pracy, nieustannych zmaganiach z przeciwnościami natury i kłopotami dnia powszedniego zapewniacie wyżywienie narodu.
rozumiecie jednocześnie potrzebę takiego prowadzenia produkcji rolnej, by wykorzystać zasoby przyrodnicze w sposób zrównoważony, zachowując przyrodę ojczystą dla następnych pokoleń. Z okazji Święta Plonów życzę przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, aby ciężkiej codziennej pracy towarzyszyła satysfakcja, radość oraz należyty szacunek ze strony całego społeczeństwa. Słowa podziękowania i uznania kieruję także do zgromadzonych tutaj uczestników Święta Plonów, szczególnie do rolników za ciężką pracę, a także do wszystkich, którzy pracują w otoczeniu rolnictwa i są zaangażowani w rozwiązywaniu problemów rolnictwa. Jednocześnie pragnę wszystkich Państwa pozdrowić i podziękować za Waszą pracę i plony, za pielęgnowanie i poszanowanie ojcowizny. Życzę Państwu, aby polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza, ekonomicznie i zasobniejsza. Z wyrazami szacunku, senator Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Łuczak. Dziękuję bardzo. Witamy, witamy w ten dzionek wrześniowy i z wielkim szacunkiem pochylamy głowy. Rolnik to człowiek twardy, sam wszystko buduje, pożyczek nie bierze, dzień i noc haruje. Żniwa się skończyły, zboże w polu już skoszone, wieńce z nich uplecione. A ten skromny wieniec to tylko zachęta, niech starosta Pabianicki o Pawlikowicach pamięta. O Pawlikowicach pamięta i nie zapomina, że nie za bogata jest też Pabianicka gmina. Nikt nie zapomina i niech głową ruszy, bo w tych naszych Pawlikowicach wciąż mało funduszy. W Pawlikowicach nie brakuje soli ani chleba, tylko nam brakuje drabiny do nieba. Przyszliśmy się tu radować, Panu Bogu podziękować, że nam zebrać dał to, co rolnik wsiał. Podziękować wojewodzie, aby żyli w zgodzie, bo co Unia da, to podzieli nam. Niech starosty nie ominie, dobrze żyje z wójtem w gminie. Kiedy biedy czas, to wspomogą nas. Czas, dożynek, czas, pożegnamy was. Pożegnamy z łezką wokół, do spotkania w przyszłym roku. A nasz starosta nie w lesie, nie w lesie, kole gospodyń z Pawlikowic coś przyniesie. Dziękujemy. No i to tak jak na dożynkach. Musi się liczyć i zawsze się liczy z Radą Powiatu, która decyduje o tych funduszach. Stąd, panie przewodniczący, proszę zabrać głos. No ale Rada też drabiny do nieba nie jest w stanie przyrzec. Ale jak ze strażakami? W oparciu ze strażakami, no być może będzie łatwiej. Szanowni Państwo, tak już mówiąc na poważnie, to były bardzo takie oficjalne wystąpienia merytoryczne. Ja chciałem na taką ludzki wymiar żniw, dożynek zwrócić uwagę. Otóż moment wspomnień. Chcę powiedzieć, że gdzieś koło 50 lat temu, niektórzy może pamiętają, koszenie zboża, zbieranie ziemniaków zupełnie inaczej się odbywało. Miałem okazję uczestniczyć w tych pracach, nie tutaj, w okolicach Wołchatowa. I zawsze z wielkim szacunkiem, z wielkim uznaniem te prace i wykonywałem, ale przede wszystkim patrzyłem na tych, którzy wykonują, a zwłaszcza na kobiety. Bo ci, którzy tamte czasy pamiętają, wiedzą, jak ciężkie wtedy były ciężka praca pań, które musiały zbierać zboże kładzione na tak zwanej ścianie kosą kosiarzy. Był upał, wiatr wiał może właśnie ze strony zaściennej, a za ścianą kobiety ubrane po dłonie, żeby nie kuło zboże, musiały tak pracować w upale. I ile razy teraz jadę i patrzę na te nowoczesne już sposoby zbierania zboża, zawsze mam w oczach tamten obraz. I to jest jeden z powodów, dla których głęboko się kłaniam wszystkim polskim rolnikom. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Mały dużo potu oraz siły. Proszę przyjąć ten kosz pełen kwiatów, owoców, warzyw od mieszkańców Nowej Gatki, gmina Ksawery. Ponieważ nasza wieś, jak pan wie, jest wsią ogrodniczą i te dożynki wieńczą zbiór tych darów również. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. To
dożynki to wielka radość dla każdego rolnika. Chciałabym podziękować wszystkim rolnikom za ich trud, za ciężką pracę, za umiłowanie ziemi, szacunek do patriotyzmu, szacunek do tradycji, religijność i polską gościnność. Z tego miejsca dziękuję również wszystkim tym, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju naszych gmin i powiatu pabianickiego. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak myślę, że chyba nawiązanie do ogrodnictwa nie było przypadkowe. Drodzy Państwo, miasto Pabianice oczywiście nie jest gminą wiejską, w związku z tym tym bardziej serdecznie chcieliśmy podziękować za przygotowanie wieńca dożynkowego. Nie ma u nas żadnego koła gospodyń wiejskich. W związku z tym corocznie posiłkujemy się i dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory przygotowywali dla nas wieniec. Dziękujemy o tym, że nie zapominacie o tym, że jesteśmy. Staramy się jak to możliwe wspierać Was, ale przede wszystkim w tym dniu chcieliśmy serdecznie Wam podziękować za ciężką pracę, za trud. W tym roku warunki atmosferyczne były nie za ciekawe, bardzo gorąco podczas zbiorów. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że na koniec postanowiliście jeszcze wykrzesać z siebie energię i przygotować tak piękne wieńce dożynkowe. Chcielibyśmy Wam życzyć, żeby ta praca, którą wkładacie, właśnie ten trud, zawsze był przez wszystkich doceniany, w szczególności przez mieszkańców Pabianic, którzy może nie do końca widzą Was w polu, nie do końca mogą docenić to, co robicie na co dzień. Chciałbym, aby ten trud właśnie był doceniony przez to, że każda kruszyna chleba zawsze będzie podnoszona z ziemi, że ten Wasz rolniczy trud zawsze będzie doceniony przez to, że nigdy żywność nie będzie marnowana, że Wasza praca nigdy nie będzie wyrzucana do kosza. Tego bym życzył i sobie, i Wam wszystkim. Dziękuję pięknie.